W codziennym chaosie i zawirowaniach współczesnego świata niezliczone pułapki szatana wydają się otaczać nas ze wszystkich stron. W naszym życiu, jako wierzący chrześcijanie, często spotykamy się z niezliczonymi wyzwaniami i pokusami, które próbują odwieść nas od naszej wiary. Niezmiennie, od wieków, ludzkość jest uczestnikiem długotrwałej walki między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. W tej nieustannej batalii szatan, wróg człowieka, często próbuje podważyć naszą wiarę i sprowadzić nas na drogę zniszczenia. W tym filmie skupimy się na pięciu niezwykłych aspektach naszej wiary, które pokazują, że szatan jest ograniczony w swoich działaniach przeciwko nam. To nie będzie zwykła dyskusja o złożonej teologii czy abstrakcyjnych koncepcjach. Będziemy sięgać do Pisma Świętego, odkrywając prawdziwe obietnice Boże, które dają nam ogromną siłę w walce z mocami ciemności. Numer 1. Szatan nie może robić wszystkiego, czego chce, ponieważ jest pod Bożą kontrolą, a w szczególności nie może kusić nas bez pozwolenia. Pierwszą rzeczą, której szatan nie może uczynić przeciwko nam, jest to, że nie jest w stanie robić wszystkiego, czego pragnie. Może to wydawać się zaskakujące, ale Bóg posiada ostateczne panowanie nad szatanem i nad wszelkimi jego działaniami. Szatan nie ma wolnej ręki, aby siać spustoszenie i zło bez żadnych ograniczeń. Historia Hioba, która jest jednym z najbardziej znanych przykładów walki pomiędzy szatanem a Bożym wpływem, ukazuje te granice. Kiedy patrzymy na tę historię, widzimy, jak szatan musiał prosić Boga o zgodę, aby przetestować wiarę Hioba. Nie mógł uczynić niczego bez Bożego pozwolenia. Bóg dał szatanowi pozwolenie, ale określił też pewne granice. Szatan mógł zniszczyć mienie Hioba i zabrać mu bliskich, ale nie mógł pozbawić go życia. Nawet w obliczu największego cierpienia, Bóg nie opuścił Hioba, a szatan pozostał ograniczony w swoim działaniu. To ważne przypomnienie, że szatan nie ma nieograniczonej władzy ani mocy. Jego działania są kontrolowane przez Boga, który wie, jakie granice ustawić i jakiego pozwolenia udzielić. Szatan może próbować nas skusić, ale musi uzyskać pozwolenie od Boga. Ta granica, ta kontrola, daje nam pewność, że nie zostaniemy opuszczeni w obliczu ataku złego ducha. To niezwykłe, jak w całym tym chaosie i ciemności, istnieje niezłomna siła, która trzyma szatana na smyczy. Bóg wie, jak kontrolować szatana, jak nadzorować jego działania. Czy nie jest to fascynujące? To oznacza, że nie jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, bezbronni wobec szatana i jego pokus. Istnieje plan, istnieje nadzór, który jest powyżej szatana. Niech ta myśl doda nam otuchy i pewności, gdy stajemy twarzą w twarz z próbami i pokusami. Szatan może być sprytny i podstępny, ale Bóg ma ostateczne słowo. Jesteśmy objęci Jego opieką, Jego troską i Jego władzą. To niezniszczalne poczucie bezpieczeństwa daje nam siłę, aby przeciwstawić się szatanowi i pokonać go w walce. Możemy stanąć mocni i pewni, wiedząc, że nasz wielki obrońca stoi po naszej stronie i szatan nie może uczynić nam niczego, czego Bóg nie dopuści. Numer 2. Szatan nie może zmusić nas do grzechu. W świecie pełnym pokus i niebezpieczeństw istnieje jedno niezwykłe uprawnienie, którego szatan nigdy nie będzie miał: nie może zmusić nas do grzechu. To jest nasza wyjątkowa wolność, nasza mocna i niezłomna wola, która ma ostateczne słowo w tym wielkim sporze między dobrem a złem. W liście do Rzymian czytamy: dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Szatan, mistrz intryg i podszeptów, ciągle czyha na nasze słabości. Jak drapieżnik polujący na swoją zdobycz, on podszywa się pod nasze pragnienia i zewsząd nas osacza. Ale w tym ciemnym labiryncie pokus i zwodniczych namiętności musimy pamiętać, że to my sami jesteśmy kapitanami naszych dusz. Ostateczna decyzja w wyborze zła lub dobra zawsze należy do nas.
Czy nie jest to fascynujące, że nawet najbardziej potężny wróg nie ma mocy, aby podjąć za nas decyzję? Mimo że szatan namawia, podszeptuje i kusi, nie ma władzy nad naszymi wyborami. To jest moment, w którym nasza ludzka wolność i odpowiedzialność wyłaniają się w pełnej krasie. To nasze wybory, nasza wola determinują naszą drogę. Mamy moc, aby opierać się pokusom i podjąć decyzje zgodne z Bożą wolą. To niezwykłe, że mimo naszej grzeszności, Bóg dał nam wolność i wraz z tą wolnością również odpowiedzialność. Niech ta myśl nas zachwyca i pobudza. Mamy wolność, aby przeciwstawić się wpływom szatana i wybrać drogę sprawiedliwości. Nie musimy być niewolnikami grzechu, ponieważ Bóg dał nam siłę, aby go przekroczyć. Pamiętajmy, że to w naszej wolnej woli tkwi potęga, aby stanąć po stronie Boga, odrzucić grzech i kroczyć drogą zbawienia. Numer 3. Szatan nie może przewidzieć przyszłości, ani czytać w naszych myślach. Szatan, z pewnością, jest sprytnym strategiem, który analizuje nasze słabości i stara się znaleźć sposoby manipulacji. Jednakże nie ma zdolności do czytania naszych myśli ani przewidywania przyszłych wydarzeń. Ta zdolność należy tylko do Boga, jest ukryta w Jego wszechwiedzy i potędze. W liście do Hebrajczyków czytamy: Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Dalej list do Koryntian mówi: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz, teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Szatan nie ma dostępu do tego boskiego poznania. Nie ma wglądu w nasze najskrytsze myśli, nie jest w stanie przewidzieć naszych przyszłych wyborów. To jest to, co go ogranicza i osłabia. Jego strategie są zbudowane na próbach i błędach, na manipulacji naszymi słabościami, ale nie mają one wiedzy o tym, co zdarzy się w przyszłości. Czyż to nie budzi fascynacji? Niezależnie od tego, jak skomplikowane i niejasne mogą być nasze życiowe okoliczności, szatan nie ma przewagi, bo nie zna ukrytych zakamarków naszych myśli ani przyszłych wyborów. Niech ta refleksja budzi w nas nadzieję i pokorę. Jesteśmy otoczeni Bożym poznaniem, które przenika nasze istnienie i osądza nasze intencje. To jest nasza siła, nasza relacja z Bogiem, która nas chroni. Nie jesteśmy przeznaczeni do bycia manipulowanymi i zdominowanymi przez szatana. Mamy Boga, który zna nas lepiej niż my sami siebie i który prowadzi nas przez niepewności i wyzwania życia. W naszej pielęgnacji wiary i rozeznawaniu woli Bożej możemy być pewni, że szatan nie ma dostępu do naszych najskrytszych myśli i przyszłości. To jest nasza tajemna broń, nasza siła, która pozwala nam stanąć na straży naszej duszy i bronić naszych wyborów przed złem. Numer 4. Szatan nie może nieustannie atakować chrześcijanina, który mu się sprzeciwia. Ta prawda wypływa z boskiej obietnicy zawartej w Piśmie Świętym. W liście świętego Jakuba czytamy: Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Kiedy jako chrześcijanie stajemy się świadomi podstępów i niebezpieczeństw złego ducha, możemy postawić opór. Nie jesteśmy zdani na łaskę szatana, ponieważ mamy moc i wsparcie Boga, który nas prowadzi. Kiedy poddajemy się Jemu, stajemy się twierdzą nie do zdobycia, a szatan musi uciekać przed naszą obecnością. Ta prawda jest jak oaza nadziei w świecie walki duchowej. Szatan, jak drapieżny lew, może nas obserwować, czaić się na nas, ale gdy stajemy na warstwie wiary, gdy przeciwstawiamy się jego intrygom, musi ustąpić. Jego moc jest ograniczona przez potęgę Boga, który jest naszym pasterzem i obrońcą. Nasze poddanie się Bogu jest kluczowe. Kiedy oddajemy nasze życie w Jego ręce, kiedy całkowicie ufamy Jego mądrości i prowadzeniu, znajdujemy się pod Jego ochroną. To jest nasza tarcza przeciwko atakom szatana.
Szatan może posyłać swoje strzały, ale Bóg nas chroni. Przeciwstawienie się diabłu to nasze stanowcze i świadome działanie. Nie musimy być bezradni wobec jego podstępów. Jesteśmy wyposażeni w Boże oręża. Jak czytamy w liście do Efezjan, weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i obrukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Kiedy zdecydujemy się przeciwstawić diabłu, zgodnie z wolą Bożą, szatan nie może zapanować nad nami. Nieustanny atak traci na sile, a on sam ucieka, bo widzi moc i stanowczość, które wyłaniają się z naszej więzi z Bogiem. Niech to nam doda odwagi i determinacji. Niech nasze serca będą wypełnione mocą Ducha Świętego, aby stać na straży naszej wiary i bronić naszych dusz przed szatańskimi podstępami. Nie jesteśmy sami w tej walce, Bóg jest z nami, a nasza ufność w Jego obietnice przynosi nam zwycięstwo. Numer 5. Szatan nie może kontrolować nas wbrew naszej woli. Musimy wiedzieć o tym, że szatan, chociaż jest obecny w świecie, nie ma mocy, aby nas kontrolować wbrew naszej woli. Bóg w swojej niewysłowionej mądrości pozwala mu na ataki, ale nie daje mu władzy nad nami, jeśli mu na to nie pozwolimy. To znaczy, że my sami, jako świadome istoty stworzone na obraz i podobieństwo Boga, mamy decydujące słowo w tej walce. Wielki Bóg, nasz Ojciec miłosierny, który nas stworzył i odnowił, zaleca nam, abyśmy trwali na straży swojej wolności. Oto, w tej niezwykłej sile, którą Bóg nas obdarza, znajduje się klucz do naszej niezależności. Dziecko Boże posiada moc i upoważnienie, aby odrzucić wszelkie próby szatana i nie pozwolić mu na kontrolę. Posiadamy zdolność wyboru, by zdecydować, jaką drogą podążać i które siły przyjąć do naszego życia. Szatan, w swej nikczemności, może tylko próbować dostać się do naszego serca, ale ostateczne decyzje należą do nas. Spójrzmy, jak Jezus odpowiadał na pokusy szatana na pustyni. Zawsze odrzucał jego sugestie i nie pozwalał mu na kontrolę. Był nieugięty, trzymając się mocno Słowa Bożego. Podobnie i my, jako dzieci Boże, mamy ten sam dar wyboru. Szatan może nas kusić, próbować manipulować, ale ostateczne słowo należy do nas. W tym momencie naszego życia pamiętajmy o sile, jaką mamy jako dzieci Boże. Kiedy trwamy mocno w wierze, nie pozwalając szatanowi na kontrolę, oddajemy hołd naszemu Ojcu w niebie. Jesteśmy chronieni przed intrygami złego ducha, a nasza wolność w pełni kwitnie. Niech nasze serca będą pełne wiary i pewności, że jako dzieci Boże mamy moc odrzucić szatańskie manipulacje. Powstańmy jako niezłomni wojownicy, którzy trwają na straży swojej niezależności. Nasza wolna wola jest darem od Boga, który chce, abyśmy wybierali dobro, prawość i życie wieczne.